12 Games Day. Radujmy się wszyscy, albowiem teraz nasz program jest jak apostołowie. Co z pewnością sprawia, że w oczach chrześcijańskich braci jest znacznie lepszy. A przynajmniej tak się to przedstawia w mojej głowie. Dzisiaj będzie m.in. o Next Genach, The Last of Us oraz sprzedaży Residenta 6, a na sam koniec spojrzymy na serię Metroid uczami Łukasza. Zapraszamy. O nowym PlayStation nie wiemy niemalże nic, poza garścią plotek, tym, że istnieje w formie devkitów oraz spekulacjami, swoją drogą całkiem sensownymi, że zostanie pokazane światu 20 lutego. Nasz ulubiony analityk Michael Pachter zdaje się jednak wiedzieć więcej niż ktokolwiek inny, albowiem jest pewien ujawnienia sprzętu 20 lutego, a na dodatek ogłosił on, że nowa konsola Sony będzie mogła generować obraz w 240 klatkach na sekundę. Nie ma co się wdawać w liczenie, ile mocy by to wymagało i nie oczekujcie tego ode mnie, bo znowu zgubię się gdzieś na krzywej Gaussa. Ale liczba ta, nawet nie poparta matematyką, zdaje się być nieco z kosmosu. Obecnie gry działają zwykle w 30, a bardzo rzadko w 60 klatkach, więc ktoś tu lekko przesadza. A może ponownie kosmos jest kluczem i nowe PlayStation, podobnie jak poprzednik, będzie czerpało zeń moc? Next Geny mogą być tuż za rogiem, ale nie zmienia to faktu, że w tym roku czeka nas jeszcze kilka porządnych gier na obecną generację i jednym z takich tytułów jest bez cienia wątpliwości The Last of Us. Kolejne portale po Detroitzie miały możliwość rzucenia okiem i trącenia analogiem najnowszej produkcji Naughty Dog i rezultatem tego obcowania jest morze zachwytu, w którym można odnaleźć lecące pod adresem gry słowa takie jak piękna, obrzydliwa i przerażająca, a na dodatek ociekająca jakością. Niczego innego nikt się raczej po ojcach Uncharted nie spodziewał, ale na deser w tle macie gameplay, który pokazuje to i owo. David Cox, człowiek stojący na czele Mercury Steam, zdradził w wywiadzie dla CVG, że ekipa bardzo by chciała wydać Mirror of Fate na duże konsole, ale na chwilę obecną są mocno związani umową z Nintendo, która wspierała projekt i tym samym gra póki co pojawi się jedynie na 3DS-a. Nie ma jednak co się załamywać, bowiem Cox przyznaje, że mają działającą wersję HD w czeluściach swojego studia deweloperskiego, więc może w świetle losu Resident Evil Revelations także ta część Lords of Shadow trafi na domowe sprzęty? Osobiście nie mam nic przeciwko, pierwszy Lords of Shadow to gra na wskroś genialna, ale przy okazji niestety również bardzo niedoceniana. Biorąc pod uwagę, jak szybko Resident Evil 6 trafił na niektóre rynki, czytaj, do polskich supermarketów, można by spodziewać się, że sprzedaż tegoż tytułu nie jest wcale aż tak niska i w istocie 4,8 miliona sprzedanych kopii to wynik całkiem imponujący. Capcom jednak uważa inaczej, ponieważ ich prognozy zakładały 7 milionów RE6, ale nieco się przeliczyli i teraz zastanawiają się, gdzie popełnili błąd. Wróć, zauważyli, że popełnili błąd i może w związku z tym coś w serii się ruszy. Ba, ponoć rozważany jest nawet reboot. Co dalej, zobaczymy. Warto jednak jeszcze wspomnieć, że pochwalona została sprzedaż Dragon's Dogma oraz Monster Hunter 3G wydanego na Wii U, ale konkretnych liczb brak, więc musimy wierzyć im na słowo. Większość graczy po usłyszeniu słów wymień trzy najważniejsze serii Nintendo z pewnością odpowie Mario, Zelda i Metroid.
Czy taka odpowiedź jest poprawna? W przypadku Hydraulika i przygód Linka nie mamy wątpliwości. Japońska firma doskonale zdaje sobie sprawę z popularności tych gier. Z sagą o Samus Aran jest jednak problem. Można odnieść wrażenie, że Nintendo chciałoby, aby Metroid nigdy nie ujrzał światła dziennego. Wielu z was pewnie zdziwiły te słowa. Problem jednak w tym, że na wspomniane serie powołują się fani, a nie samo Nintendo. Kiedy ostatni raz słyszeliście o nowym Metroidzie? Było to zapewne przy okazji Other M, które to pojawiło się na rynku jakieś 2 lata temu. Jak pewnie pamiętacie, za produkcję gry odpowiedziało Team Ninja, a nie samo Nintendo. Dlaczego zdecydowano się na taki krok? Chęć przeprowadzenia eksperymentu? Czy też Iwata i spółka uznali, że nie są w stanie zrobić niczego ciekawego w swoim gwiezdnym uniwersum? Zapewne nigdy nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie, ale gdyby był to eksperyment, to z pewnością nie należał do udanych. Zarówno sprzedaż, jak i oceny krytyków nie spełniły oczekiwań wydawcy. Skąd w ogóle wziął się Metroid? Twórcą serii jest Gunpei Yokoi, jeden z najbardziej zasłużonych ludzi w naszej branży. Stworzył chociażby konsoli Game & Watch, Game Boya czy też krzyżaki w padzie. W jego umyśle pojawiła się idea, stworzenie nieliniowej gry z dużym, otwartym światem. W tamtych czasach była to ogromna rewolucja, niestety nowy tytuł nie osiągnął tak dużego sukcesu komercyjnego jak poprzednie produkcje, takie jak Super Mario Brothers czy The Legend of Zelda. Gra została jednak na tyle dobrze przyjęta, że po pewnym czasie pojawiły się sequele. Metroid 2 na Game Boya i kultowy, uważany za jeden z najlepszych tytułów w historii Super Metroid ze SNES-a. Niestety, drogi pana Yokoi, Nintendo rozeszły się. Po klapie Virtual Boya, Gunpei postanowił odejść z firmy. W czasach świetności konsoli Nintendo 64 wiele gier przeżywało swoje rewolucje. Mario i Zelda zmieniły się nie do poznania. Niestety, nikt w Nintendo nie był w stanie stworzyć nowego Metroida. Według Shigeru Miyamoto nie mieli żadnego konkretnego pomysłu. Kosmiczna saga czekała 8 lat na swoje przebudzenie, ale nikt nie spodziewał się chyba, że zrobi to w takim stylu. Metroid Fusion na GBA i Metroid Prime na GameCube były grami wybitnymi. Niestety, jednocześnie były to produkcje bardzo nie-Nintendowe. W przeciwieństwie do kolorowego świata Hydraulika, miejsca odwiedzane przez Samus Aran bardziej przypominały lokacje z horrorów i nic dziwnego, bowiem twórcy serii wzorowali się m.in. na filmach z serii Obcy. Nintendo nie potrafiło też sprzedać poważnych gier. Nie chodzi o to, że te gry zaliczały finansowe klapy, bowiem każda z części trylogii Prime dobiła do 1,5 miliona egzemplarzy, jednak firma, która sprzedała 40 milionów egzemplarzy Super Mario Brothers, z pewnością liczyła na więcej. Ostatnio weszliśmy w okres 25-lecia wielu ważnych serii gier. Nic w tym dziwnego, bo 25 lat temu za sprawą NES-a powstała branża taka, jaką ją znamy dzisiaj. Tego typu rocznice są dobrym pretekstem do wydania różnych kompilacji, bądź też zrobienia wielu innych rzeczy, które sprawią, że o grze ponownie będzie głośno. Pamiętacie, jak hucznie obchodzono urodziny The Legend of Zelda? Urodzinowe koncerty grano na całym świecie przez długie miesiące. A w jaki sposób uczczono 25-lecie przygód Samus Aran? Nie pamiętacie? Nic dziwnego, bo nie było takich obchodów. Nintendo całkowicie zignorowało urodziny jednej z najbardziej lubianych przez fanów serii. Jedyne, co możemy zrobić, to zastanowić się dlaczego. Niektórzy twierdzą, że powód jest prosty. Metroida nie stworzył Miyamoto. Z jakiegoś powodu miałby on lobbować za zmniejszeniem znaczenia serii stworzonej przez Yokoi. Ciężko sobie wyobrazić, by ktoś taki jak legendarny twórca Mario był tak cyniczny, ale z drugiej strony, kto z nas zna go osobiście? Przyczyna może tkwić jednak gdzie indziej. Nintendo przez wiele lat budowało sobie opinię firmy ciepłej, rodzinnej, przyjaznej dzieciom. Gdyby nagle zaczęli głośno świętować urodziny mrocznej, brutalnej serii gier science fiction, mogliby zrazić do siebie niektórych konsumentów. Metroid nigdy nie był komercyjnym sukcesem, a firmie pana Iwaty jakoś nie za bardzo zależy na tym, by zmienić ten stan rzeczy. Może to i dobrze, bo gdyby próbowali jakoś ugrzecznić przygody panny Aran, byłoby to bardzo złe. Oczywiście nie wiemy, co Nintendo ma w planach. Być może już dawno temu zlecili Retro Studios robienie nowej, spektakularnej odsłony Gwiezdnej Sagi. Mamy nadzieję, że tak właśnie jest, bo od dawna słyszymy, że robią to, co wszyscy chcą, by robili. Z drugiej jednak strony, nigdy nie doczekaliśmy się premiery Metroid Dread, który według plotek miał być nową, dwuwymiarową odsłoną, hołdem złożonym Super Metroidowi. Pozostaje nam chyba tylko czekać do tegorocznych targów E3. Jeżeli nie zapowiedzą tam nowych przygód Samus, to chyba tylko potwierdzi się to, że Metroid jest dzieckiem niechcianym. The past needs resolution. What's past is prologue.
tym samym dobrnęliśmy do końca początku nowego tygodnia Games Dayów i postaramy się, by także tym razem sensownych materiałów nie zabrakło. Na dzisiaj to jednak już wszystko, kłaniamy się nisko i polecamy bić modły, by absurdalne prognozy Pachtera się spełniły. A tak poza tym to jedzcie piwo i pijcie jedzenie. Moment, coś popieprzyłem.